Witam was w kolejnym odcinku z Warcraft 3 The Frozen Throne. Drugie podejście z tym Magdridonem. Skubanem ją rozwalił wcześniej, ale to głównie przez mój błąd. Się puściłem na niego taki pewny siebie. A nie można lekceważyć gościa, który ma tyle HP i tyle obrażeń. W ogóle jeszcze jakąś aurę wampiryczną ma, która zwiększa szybkość poruszania się i regenerację punktów życia. No właśnie, nie wiadomo na jakim poziomie to ma. Tak. Tutaj to powybijałem, nie? Jakbym mógł tego Blade Mastera jakoś tutaj odciągnąć. Jestem ślepy, byłoby świetnie. A nie głuchy. Jeszcze musiałbym tu poczekać na jednostki, które mam w produkcji. Czuję w powietrzu, panie. Także trzeba jakoś dobrze to obmyśleć. To jest wskrzeszenie. Ciekawe, na ile jednostek to działa. Jeżeli na wszystkie, które by tu poległy, no wkrótce to świetnie. Musimy ruszać. Tak się stanie. Tylko właśnie nie chcę się za bardzo zbliżać. Żeby dało się odciągnąć chociażby jednego. Doskonale. Tak się stanie. Putło. Jest zbyt łatwe. Bardzo dobrze. Moment, Blade Master się puścił. Z przyjemnością. Tak, tak. Doskonale. Śmiesz mówić do mnie? Lud musi zostać pomszczony. Jestem ślepy, a nie głuchy. Co ci to wygląda? Zaczynam się niecierpliwić. Nie, kurde. Ten dużony stun. Tak, oczywiście, no. Czy w pobliżu są demony? No, działa to na niego. Moment, to zrobimy to inaczej. Bo nie mogę pozwolić, żeby mi tym wirem tutaj zrobił takiego psikusa. Musimy ruszać. Doskonale. Tak się stanie. Z przyjemnością. Tak się stanie. Ciekawe, że jak walnę tego, to agro działa tak daleko. Zemsta. Tak się stanie. Co to miało być? Doskonale. Z przyjemnością. O, skąd te infernale się tam wzięły? Doskonale. Bardzo dobrze. Doskonale. Jestem ślepy, a nie głuchy. Kurde, ja tą runę wziąłem. Ja pierdykam, co to miało być? Jeszcze raz. Mój lud musi zostać pomszczony. Wkrótce musimy ruszać. O, on tu przylazł. Bez obstawy. Jak ja go pizgnę, to obstawa też poleci. Kurde, nie to chciałem zrobić. Zrobię co w mojej mocy. Tak się stanie. Jeszcze raz trzeba wczytać. To jest zbyt łatwe. Doskonale. Bardzo dobrze. Tak się stanie. Uż ty w mordę, ale wyskoczył. Zrobię co w mojej mocy. Bardzo dobrze. Co on się pojawia i znika? Co to ma być? Żeby to za mostem bardzo nie można. Dobrze. Doskonale. Jasna cholera. No jakim cudem on może tak znikać? Czy w pobliżu są demony? Zaczynam się niecierpliwić. Czy to wszystko? Gdzie on mi zwiał znowu? Tu jest. Mój lud musi zostać pomszczony. Czemu on do cholery jest niewidzialny? Potrzebna jest ogień. Bardzo dobrze. Wyczuwam coś nieuchwytnego. Zemsta. Co ci do tego? Oczywiście. Na co czekamy? Moja siła jest... nie, wy mi się tu nie przydacie. Czuwam coś nieuchwytnego. Ktoś jest ranny? Dalej z tym. Śmiesz musi zostać pomóżny. No te wysanie many też dużo nie pomoże. Kurde. Nie mogę wykorzystać pewnego potencjału tutaj. Słucham, przyjaciel. Mój lud musi zostać. Urna. Do tyłu. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, ale już. Wkrótce musi. Śmiesz mówić do mnie? Nasza wola stanie się ciała. Czy w pobliżu są demony? Potrzebna jest moja pomoc. Zaczynam się niecierpliwić. Tak jakby Illidan mi pada. Nikt!
mi nie dorówna! Doskonale. Kurde, ani tych nie użyłem. Mamy dziada. Jestem ślepy, a nie głuchy. Dobra, w miarę szybko poszło. 5-minutowy odcinek zrobię? Serio? Gdzie by to zapisać? Dobra, tu zapiszę. Nie znam cię, ale twa moc jest znacząca. Czy jesteś sługą Legionu? Czy przybywasz, aby sprawdzić mą siłę? Przybywam, aby cię zastąpić. Jesteś przeżytkiem, Makteridonie. Duchem przeszłej epoki. A przyszłość należy do mnie. Od tej pory pustkowie i wszyscy jego mieszkańcy będą się korzyć tylko przede mną. Wysłuchajcie mnie, śmiertelni. Jestem waszym nowym panem i władcą. Illidan na wieki. Okej. Dobra, krótki odcinek. Mogłem to lepiej ogarnąć. No nie ma co zaczynać, kurczę, kolejnego. Myślę, że to przynajmniej z 10 minut będzie. Dobra, tak czy inaczej. Czyżby Illidan w ogóle zmienił strony teraz? Bo wcześniej był taki niby dobry, tego, a teraz jednak jak już dopiął swego celu, to zamieni strony i znowu będzie tym złym? Wolałbym, żeby tak nie było. Bo on jest zbyt mocny. I dobrze jest go mieć za sojusznika. No dobra, będzie strasznie krótki odcinek. Ale mimo wszystko dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Zrobiłem dokładnie tak jak przy poprzedniej kampanii. Nie myślałem, że to już jest koniec. Jeszcze został finał do obejrzenia. Także zaraz go puszczę. I swoją drogą pokazała mi się jeszcze jedna kampania. Dziedzictwo potępionych, kampania nieumarłych. Ale nie wydaje mi się, żeby tu pomiędzy była jeszcze jedna, chociaż nie wiadomo, kurczę, jak teraz mi się kolejna pokazała, to ja już sam nie wiem. No jednak Warcraft będzie jeszcze dłużej. A ja tak, kurczę, się cieszyłem, że już tą dodatkową polecę. No dobra, cóż, czyli kolejna to będzie kampania nieumarłych, jednak teraz jeszcze finał obejrzymy. Co się dzieje, Wasz? Skąd się wzięła ta burza? Kryj się, głupcze! Zbliża się coś potwornego! Głupcze, zawiodłeś mnie. Nie wykonałeś mego polecenia. Nie zniszczyłeś tronu mrozu i próbujesz się ukryć w tym zapomnianym miejscu? Miałem cię za sprytniejszego, Illidanie. Kiliade! To tylko chwilowe opóźnienie. Wzmacniałem me siły. Król Lisz zostanie zniszczony. Przysięga. Czyżby? Twoi słudzy dają pewną nadzieję. Dam ci ostatnią szansę, Illidanie. Zniszcz tron mrozu lub staw czoła memu wiecznemu gniewowi. Być może ukrycie się tutaj nie było najszczęśliwszym rozwiązaniem. Nadal mamy do wykonania zadanie. Czy podążycie za mną w samo serce mroźnego koszmaru? Nagi wypełnią każdy twój rozkaz, o panie. Podążymy tam, gdzie każesz. Krwawe elfy również, panie. Popędzimy przed sobą plagę, a tron mrozu ulegnie zniszczeniu. No i mamy koniec kampanii Przymierza. Zostały dwie, o ile mi się nie pokaże jeszcze jedna. Bo ja już, kurczę, sam nie wiem. Nigdy dodatku nie przeszedłem, więc dla mnie to jest kompletna nowość.
Kampania nieumarłych. Tu... O ile... Nie, z kampanii przymierza w ogóle nie dotykałem nigdy. To pierwszy raz, kiedy w ogóle ogarnąłem, że ona w ogóle istnieje. I tu z kampanii nieumarłych też będzie kompletne 100% nowości. Zobaczymy, jak to będzie. Czy Arthas się pojawi po raz kolejny? Jak to będzie? Zobaczymy. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was na kolejne odcinki. Do zobaczenia.